dwoje pianistów, którzy podczas konkursu Chopinowskiego 2010 należeli do ulubieńców publiczności, rzadko już dziś występuje w Polsce, szkoda, bo wciąż są znakomici i się rozwijają. Po wczorajszym recitalu Leonory Armellini można dziś było w Kościele Ewangelickim wysłuchać Nikolaja Chozlainowa. Organizatorzy dopisali mu w programie polską pisownię nazwiska, Mikołaj Chozlainow. Był to zupełnie inny koncert, bo też jest to artysta o zupełnie innej naturze niż bezpośrednia, żywiołowa Leonora. Ona nie przejmowała się nietypowymi warunkami i pogłosem i grała po prostu tak jak zawsze. On próbował się czynnie z tą trudną akustyką zmierzyć. Efektem tego było stosunkowo powolne tempo początku ballady G-moll, który dzięki temu zabrzmiał bardzo poetycko. Także oba nokturny, cismolnice moll były zagrane z wyraźną myślą o niosącym się pogłosie, a już idealny był on dla Berceuse. Trudniejsza sprawa z polonezem Azdur, tu trudno było zagrać wolniej czy ciszej. Bardzo rozsądna interpretacja sonaty H-moll, co szczególnie zauważalne było w scherzu, zwykle zapędzanym, a w tym wypadku zagranym w tempie dość umiarkowanym, a przy tym bardzo selektywnie. Piękny był nastrój Larga, po dramatycznym wstępie. Finał także był bez szaleństwa, ciekawa jestem, jak pianista go gra w normalnych warunkach. Potem zaczęły się bisy. Najpierw niewinnie, pożegnanie ojczyzny Ogińskiego. Potem nagły, skrajny zwrot, piano rock music Strawińskiego, utwór niezwykle trudny, napisany dla Artura Rubinsteina, który nie chciał go grać, o cierpkich harmoniach, a wreszcie już zupełne wariactwo, autorskie wirtuozowskie opracowanie uwertury do Wilhelma Tella Rossiniego. Wyglądało na to, że na koniec pianista zapomniał o pogłosie i instrumencie, który też zdaje się go nie w pełni zadowalał. Po koncercie i kolacji, zajrzałam na powtórzoną prośbę pani Ewy, młodzież poszła w Warszawę. Jutrzejszy samolot Leonory został odwołany, ale ona się jakoś tym niespecjalnie przejęła. Zakumplowali się z dawnym kolegą, widzieli się chyba pierwszy raz od czasu serii koncertów pokonkursowych. Jest między nimi zaledwie miesiąc różnicy, to byli najmłodsi uczestnicy. Dziś każda idzie swoją drogą. Leonora poza występami solowymi chętnie uprawia kameralistykę, próbuje też kompozycji. Mikołaj, który próbował szczęścia w różnych konkursach po naszym, czasem z sukcesem, czasem nie, kontynuuje studia uzupełniające w Hanowerze u Ariego Wardi. Oboje na pewno warto śledzić. Wzbyłam dziś też na WSJD i to był chyba najbardziej rozczarowujący dzień. Po rozstaniu z młodymi pianistami wróciłam jeszcze tam na chwilę, żeby posłuchać Johna Scofielda, ale nie zachwyciłam się jakoś. Kiedy zaś ze znajomym wsiedliśmy do metra, ogarnął nas tłum w koszulkach z wiadomym wywieszonym ozorem. Można było się poczuć trochę jak wśród szalikowców, ale to towarzystwo nie było tak agresywne i nabuzowane. No i przekrój wiekowy szeroki. A jeszcze dziś na Nowym Świecie spotkałam Ścicha Pęka, jak szedł z koncertu Midori. Działo się,